Dzień dobry, nazywam się Magdalena Sawicka, a to jest serwis kulturalny Polskiego Radia Chopin. Jutro o 9:00 w kolejnej odsłonie audycji Warszawa Czasów Chopina Marcina Jachima przyjrzymy się muzyce salonowej, ale z lekkim przymrużeniem oka. Posłuchamy utworów kameralnych Mozarta, Mendelssohna i Beethovena, a także symfonicznego. Będzie to 7. symfonia A-dur mistrza z Bonn, którą w chopinowskiej Warszawie grano również w transkrypcji na nonet smyczkowy. Jedną z form muzycznych, po którą Chopin chętnie sięgał przez całe swoje twórcze życie, był polonez. Kompozytor pozostawił po sobie 18 dzieł w tym gatunku, a ich styl zmieniał się w czasie, ewoluując od prostych miniatur do rozbudowanych poematów tanecznych. W drugim odcinku Arcydzieła Miesiąca, poświęconym tym chopinowskim kompozycjom, zabrzmiał pierwsze, dziecięce i młodzieńcze polonezy Frycka. Wśród wykonawców Janusz Olejniczak, Cyprian Katsaris, Garik Olson, Filip Żuziano, a także niesamowicie utalentowane dzieci Łucja Pych i Mikołaj Brzostowicz, którzy w zeszłym roku wystąpili podczas pierwszego maratonu chopinowskiego. Audycja rozpocznie się w piątek o 17:00. Również w piątek, ale o 20:00, wspólnie z Zofią Iwanową ponownie będziemy śledzić tropy ukraińskie w muzyce Chopina. Tym razem w audycji Chopin i świat ukraińskiego romantyzmu zabrzmią pieśni Chopina i Mykoły Łysenki. Nauka popłaca. Ferenc i Frank to tytuł najbliższej audycji z cyklu Złoty wiek muzyki kameralnej. Główną bohaterką audycji dr Danuty Gwizdalanki ponownie będzie Louise Ferenc, pianistka i kompozytorka paryska, tworząca w czasach, gdy mieszkał tam Fryderyk Chopin. W programie jej drugi kwintet fortepianowy oraz młodzieńcze trio fismol Cezara Franka. Audycja rozpocznie się w sobotę o 18:00. W niedzielnym wydaniu weekendowego Popuri czeka na Państwa atrakcyjny zestaw muzycznych arcydzieł od Bacha do Mozarta. Rozpoczniemy nieco mrocznie i tajemniczo muzyką, którą Bach nasyca brzmieniem niskich rejestrów instrumentów smyczkowych. 6. koncertem brandenburskim B-dur. Potem w całkowitym kontraście zabrzmi radośnie, a nawet zabawnie 2. z uroczych sonat A4 Rossiniego. Następnie jedna z najsłynniejszych fortepianowych sonat Beethovena, waldsteinowska, utrzymana w aurze spokojnej, łagodnie kojącej, a w finale praska symfonia Mozarta, skomponowana wcale nie tam, a w Wiedniu, w dodatku bez menueta, co było pewnym uchybieniem wobec klasycznego kanonu, ale tak właśnie, w niesubordynacji do nakazów, rodziły się największe arcydzieła i to jest jedno z nich. Małgorzata Pędzińska zaprasza o 11:00. W tym tygodniu zapraszamy Państwa na 2 wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu Chopin en Vacances we dworach i krajobrazach Polski. W ten weekend podczas tych wyjątkowych koncertów zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina, ale nie tylko. Usłyszymy również kompozycje np. Claudiusza Debussy'ego oraz Maurycego Ravela. W piątek o 17:00 w parku i na dworze w Leszczynku wystąpią Justyna Żołnacz od profesor Willi Ochockiej Janusz oraz student profesor Joanny Ławrynowicz-Just Wojciech Kruczek. Natomiast w niedzielę o 15:00 w Parku Krajobrazowym w Łazach wystąpią uczeń profesora doktora habilitowanego Mirosława Herbowskiego oraz Anny Skarbowskiej Mateusz Dubiel, a także ucząca się u profesora Janusza Olejniczaka Kamila Sacharzewska. Dokładny program recitali znajdą Państwo na stronie internetowej www.chopinenvacances.pl. Serdecznie zapraszamy. A na koniec, jak zwykle przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.